Cześć, witajcie na kanale Terasfera. Jak już wiecie, jesteśmy cały czas w Polsce. Tak, słuchajcie, jesteśmy w Polsce, delektujemy się polską złotą jesienią. Jest pięknie. Polskimi wypiekami, mamy tutaj takie jabłka w cieście, bułeczki maślane. Także Polska nas bardzo rozpieszcza. Tak. Pogoda, cudowna. Cudowne kolory na drzewach. No piękna złota jesień. Tak jak wam mówiliśmy, jak jechaliśmy do Polski, że teraz Fera przywiezie do Polski piękną pogodę. Tak, słoneczko. Tak też się stało, jest cieplutko, słonecznie. Także odpoczywamy sobie teraz troszeczkę po tych wszystkich spotkaniach z rodziną, z przyjaciółmi, a także z naszymi widzami, bo spotkaliśmy też się z Mariolą i Michałem. Których serdecznie pozdrawiamy. I teraz pokażemy wam, jakim kamperem oni podróżują. Także zapraszamy. Na krótką relację. A jesteśmy w Mińsku Mazowieckim. Jak już wiecie, po targach przyjechaliśmy do naszego rodzinnego miasta. No i niespodzianka. Nasi widzowie, którzy nas oglądają od początku, przyjechali do nas swoim campervanem. No, nie campervanem. Przyjechali do nas kamperem i mamy teraz takie fajne spotkanko. Jechali do nas aż z nadmorza, także no, posiedzimy sobie dzisiaj trochę, zjemy jakiś pyszny obiadek. A są to... Cześć! Cześć! Mariola i Michał. Mariola i Michał, powiedzcie nam, czym podróżujecie? No my podróżujemy takim starym dziadkiem, ale bardzo go lubimy. Osiołkiem, tak, nazywa się osiołek, bardzo go lubimy. Ile ma lat? Ducato 92 rok, więc 29 lat. Oje, ma. Ale nie widać tego po nim, jest bardzo zadbany. Jest śliczny w środku, także dziękujemy. Cały odnowiony, cały pomalowany po prostu. No i w środku, jak my wychodzimy z naszego ciapka, wchodzimy tam do środka, to się czujemy, jakbyśmy wchodzili do hotelu pięciogwiazdkowego. Jest taka przestrzeń, jest, że szok. Przestrzeń jednak, tak, w prawdziwym kamperze jest. Tak. Jest więcej. Ale planujecie przesiąść się, przeprowadzić z tego dużego auta do craftera. Znaczy tak? Nie zupełnie, planujemy mieć dwa. Równolegle. No, na długie wypady crafter, a na takie trochę krótsze osiołek. Bo tu jest właśnie wygoda, tu jest bardzo wygodna część hotelowa, która nawet zimą załatwia nam pokój, na przykład nad Polskim Morzem, gdzie bardzo często bywamy, lubimy być. Tak, a tam skąd bywa właśnie drogo przyjechaliście? I ciasno, prawda? Więc, no właśnie, super. Skąd do nas przyjechaliście dzisiaj? Dzisiaj to gdzieś tam na mopie po drodze spaliśmy. Wczoraj ruszyliśmy z Lubiatowa, z takiej bardzo fajnej miejscóweczki nad... Lubiatowo, jeździłem tam na... Kolonie. Nie, na obozy harcerskie. Tak, tam jest. No super, też, tak. Też tam. No, i nadal jest cudownie. Znaczy tam trochę zrewitalizowali, jest fajny dojazd. Nie mija się na tej drodze, tylko jakby jest zrobione tak w kółko. Jednokierunkowo jest. Drugą się wyjeżdża, więc jest fajnie. Natomiast no dookoła, no przyjemnie, fajna plaża, piękne miejsce, lubimy tam jeździć. Nie ma sklepów, nie ma marketów, po więc sezonie lubimy jest tam zawsze jeździć. Tam bardziej Słanie, pusto. Kiedy jest cisza i spokój, tak, prawda? Cisza i spokój. Tak, tak. No to fajnie, cudownie było się z wami spotkać. Słuchajcie, bardzo przyjechali 500 kilometrów. Z nami spotkać. No my też dziękujemy, że wam dziękujemy. Się chciało tyle jechać. Takie spotkania dają po prostu mnóstwo energii i tym bardziej po tych wszystkich waszych komentarzach widzimy, że nas oglądacie od początku, po prostu jest nam niezmiernie tak, miło. Budowaliśmy razem z wami. Z wami, tak. Ja tylko w marzeniach swojego craftera, ale z wami również budowałem. Super. My sobie teraz lecimy coś zjeść, tak, odpocząć. Odpocząć, pogadać, nacieszyć się dokładnie swoim towarzystwem. Do zobaczenia. Do zobaczenia później. Pozdrawiamy, hej! Bardzo sobie miło spędzamy czas, w końcu jesteśmy na urlopie, aczkolwiek... Nie bylibyśmy sobą, jakbyśmy czegoś nie zrobili w naszym camperwanie. Dokładnie. Także wielu was pytało się o markizę, czy będziemy tą markizę instalować, czy będziemy robić.
No i rzeczywiście czasami ta markiza wydaje się potrzebna, aczkolwiek nie wszędzie ją można rozłożyć, więc nie za bardzo chcieliśmy inwestować te grube pieniądze po to, żeby gdzieś tam raz na jakiś czas rozłożyć markizę. No i Paweł wpadł na taki świetny pomysł. A mam nadzieję. To się okaże. Wykorzystam trochę moich akcesorii, których używam do wypadów do lasu. Takich bushcraftowych? Bushcraftowych, tak. No i będziemy konstruować. Będziemy konstruować, będzie trochę inspiracji. Znaczy inspiracji, no tak, trochę inspiracji z moich wypadów bushcraftowych zaczerpniętych. No i zobaczymy, jak to wszystko tanim wyjdzie. Tanim kosztem. Także zaraz będziemy działać i to wszystko montować i tak kreować. Zanim zamontuję naszą markizę, chciałbym Wam pokazać kratkę wentylacyjną i w 100% mogę Wam ją polecić. Produkowaną przez firmę Vent4One. Możecie ich znaleźć na stronie internetowej vent4one.pl. Mieliśmy w końcu okazję przetestować te kratki, bo była naprawdę bardzo piękna, słoneczna pogoda. Także van stał w pełnym słońcu, no i kratki spełniają swoje zadanie. W kabinie było naprawdę świeże powietrze, nie było tego zaduchu, nie było gorąco. Także jest to naprawdę fajne rozwiązanie. No i oczywiście jest też bezpieczne, bo nikt się nam tam nie włamie. Kratka jest naprawdę solidnie wykonana, mogę ją w 100% Wam polecić. Ja oglądałem wcześniej takie coś takiego od innego producenta, no i że tak powiem, ta blacha, jak ją tak zginałem, to ona aż cała falowała, a ta jest naprawdę solidna. Mamy tutaj taką jakby moskitierkę, siatkę metalową, która po prostu nas chroni przed owadami. A tak się ją montuje. Wsadzamy ją między uszczelki, opieramy o szybę, szybka do góry, sprawa załatwiona. W kabinie mamy świeże powietrze. A jak kratki nie używamy, to możemy zapakować w taką też bardzo solidną torbę. Aż jestem w szoku, że to jest taki fajny, gruby materiał. Wszystko chowamy sobie tutaj, żeby się kratki nie porysowały. No i można gdzieś tam sobie wrzucić w kabinie czy w bagażniku, także super. No i słuchajcie, zabieramy się do montowania markizy. Hej! Tworzenia jej najpierw. Paweł, z czego ty tą markizę zrobisz? O, biedroneczko. Biedroneczka. Dobra, idź sobie tutaj. Sorki. A więc tak, do naszej markizy potrzebna nam jest taka przyssawka, którą będziemy używali do... Przyssania. Do przyssania. Potrzebny nam jest karabinczyk, tarp, 3x3 metry. Czyli taka wodoodporna płachta do różnego rodzaju zastosowań, daszków, tak. Namiot z tego no, można zrobić, a my zrobimy sobie z tego markizę. Nóż, linka, mamy dwa śledzie, które były w komplecie właśnie z tymi teleskopowymi słupkami. Je się rozkręca, ustawić je można na różną wysokość, chyba do 2,30 można je rozłożyć, także są dosyć wysokie. No i potrzebne nam są jeszcze takie linki do odciągów, żeby przytrzymać słupki, żeby one stały stabilnie. Są tutaj takie dwa miejsca i zabieramy się do pracy. Działamy. Tak wygląda nasza markiza. Tak jak już Wam mówiłem, jest to tarp 3x3. Także mamy tutaj powierzchnię 9 m2. No to więcej niż w naszym vanie. Dokładnie. Także dajcie znać, co myślicie o tej konfiguracji. Powiewa wiaterek, wszystko na razie się trzyma. Na pewno mógłbym jeszcze dać tutaj po jednym odciągu, jak będzie brzydsza pogoda. I wydaje mi się, że konstrukcja jest na tyle stabilna, że możemy spokojnie sobie siedzieć i pić piwko. Na dachu użyłem tej przyssawki, którą Wam pokazywałem. Karabinczyk pomaga nam przymocować jeden koniec tarpa. Z drugiej strony tarp trzyma się na kolejnym zaczepie. Jest on umieszczony na rurce teleskopowej, którą trzyma odciąg. Drugą stronę tarpa przymocowałem do relingu, na którym są nasze panele słoneczne.
Na pewno będę mógł skrócić czas na rozstawianie tego tarpa, ponieważ na tamtym końcu zamontuję też karabinczyk, który zamontuję do właśnie tego relingu. W sumie to będę mógł tylko zaczepiać z tamtej strony, z tej strony do karabinczyku, dwa odciągi i markiza rozłożona. No i oczywiście, jeżeli mamy mniej miejsca, to możemy tutaj w każdym tym miejscu przytwierdzić ten słupek teleskopowy i po prostu skrócić naszą markizę do długości, jaka jest nam potrzebna akurat w danym miejscu. Oczywiście, jeżeli mamy taką opcję i są drzewa naokoło, to tarpa można po prostu przywiązać do drzewa bez pomocy tych słupków. To też jest jakieś rozwiązanie. Fajnie się składa, bo akurat do tego, co Wam chcemy pokazać, świeci piękne słońce. Tak, i często tak bywa, że jak stajemy w takich cudownych miejscówkach, otwieramy sobie tylne drzwi na ten piękny widok i chcemy sobie poleżeć tutaj na przykład na łóżku. Albo czasami nawet usiąść sobie gdzieś tutaj z tyłu, schować się troszeczkę w cieniu. No to jednak to słońce świeci do środka, nagrzewa się wszystko. No i to troszeczkę tak... No, podnosi temperaturę w wannie, no i tak troszeczkę czasami niewygodnie się odpoczywa. Ciężko jest odpocząć. Więc pomyśleliśmy sobie, że wykorzystamy tą zasłonkę, żeby sobie zrobić kolejną markizę. Tak. Mini markizę. Także zaraz Wam pokażemy, jak to wygląda. Na naszą ala markizę montujemy tak. Tutaj mam przygotowany drążek. On ma tam swoje miejsce, jak wszystko w naszym wannie. Tu mam dwa takie mocowania. Drążek dociąłem troszeczkę dłużej, żeby był ten efekt ścisku drzwi. Także teraz mam pewność, że on nie opadnie na dół. No i robimy naszą markizę. Jedna strona. O. No i proszę bardzo, byłem na słońcu, jestem w cieniu. I tak często się zdarza właśnie, jak już Monika mówiła, że słońce nam świeciło do wanna, a dzięki temu mamy teraz cień i możemy sobie fajnie odpoczywać na łóżeczku. No a tak to można odpoczywać. Słońce nie świeci twarz, słyszymy szum drzew i możemy iść spać. O, super jest. Siedzimy już sobie pod naszą markizą. W sumie to pogoda już jest taka jesienna, więc nie trzeba się od tego słońca zasłaniać. Ale dosyć wieje, taki dosyć mocny wiatr i wszystko się trzyma, także myślę, że będzie się ona sprawdzała w takich różnych warunkach, więc jesteśmy z tego bardzo zadowoleni. No a teraz co? Idziemy szykować ognisko kumar. Ała! To jest taka wymówka, że kumar. Naprawdę ci siedział. No, Paweł będzie tam rąbał drewienko. Tak, przygotuję jakieś ognisko. No i... A ja idę kroić kiełbaski i patyczki. Także słuchajcie, jeżeli Wam się film podobał, dajcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o tym rozwiązaniu. No, a kto jeszcze nie subskrybuje naszego kanału, to zapraszamy do subskrybowania. Tak, i do zobaczenia za tydzień. Trzymajcie się. Hej!